Dzień dobry. Nazywam się Piotr Kosarga i mam przyjemność zaprosić Państwa do wysłuchania i obejrzenia koncertu Mirecki Stolpe Żeleński, zapomniane arcydzieła polskiej kameralistyki w wykonaniu zespołu Apeiron Trio. Projekt, który realizuję wspólnie ze swoimi przyjaciółmi z zespołu, odbywa się w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W programie koncertu znalazły się utwory wybitnych polskich kompozytorów okresu przed i po Chopinowskiego, Franciszka Mireckiego, Antoniego Stolpe i Władysława Żeleńskiego. Prowadzili oni ożywioną działalność artystyczną, a ich dzieła były wykonywane w najbardziej prestiżowych salach koncertowych Europy. Ich twórczość wraz z upływem lat została jednak przyćmiona przez działalność tak wybitnych osobowości jak Fryderyk Chopin czy Stanisław Moniuszko. Przez lata utwory Mireckiego, Stolpe i Żeleńskiego znajdowały się w bibliotekach jedynie w formie rękopisów. Część z nich zaginęła lub nie została nigdy odnaleziona. Podczas recitalu wykonamy dla Państwa trzy zapomniane tria fortepianowe. Trio F-dur, opus 22 Franciszka Mireckiego, romans, duettino na skrzypce, wiolonczele i fortepian Antoniego Stolpe oraz trio E-dur, opus 22 Władysława Żeleńskiego. Wybór repertuaru nie jest przypadkowy. Kompozytorzy ci żyli i tworzyli w XIX wieku, a wszystkie tria powstały na przestrzeni około 50 lat. Ukazują więc rozwój gatunku tria fortepianowego, które znacznie ewoluowało w epoce romantyzmu. Ponadto młody Władysław Żeleński swoje pierwsze studia kompozytorskie odbył u Franciszka Mireckiego. Jako pierwsze zabrzmi trio F-dur, opus 22 Franciszka Mireckiego. Kompozytor uznawany jest za jednego z czołowych przedstawicieli polskiej pianistyki, stawianym obok Józefa Elsnera czy Franciszka Lesla. Zrobił międzynarodową karierę. Po studiach u Jana Nepomuka Humla w Wiedniu wyjechał do Wenecji i Mediolanu, gdzie poznawał włoską operę i spotkał swojego późniejszego wydawcę, Giovanniego Ricordi. Choć w swojej twórczości głównie zajmował się pisaniem oper w stylu włoskim, to do jego największych dzieł obok oper można zaliczyć utwory instrumentalne, w tym wykonywane dzisiaj trio F-dur opus 22. Utwór został wydany około 1823 roku. Kompozycja odzwierciedla twórcze fascynacje Mireckiego. Operowa melodyka, wzorowana na Rossinim. Elementy stylu Brillant i klasyczna budowa formalna. Finał w formie ronda to niezwykle modne w ówczesnych czasach La Chasse, zawierające ilustracyjne sceny polowania. Antoni Stolpe urodził się w rodzinie o tradycjach muzycznych. Jego dziadek był profesorem fortepianu w Instytucie Muzyki i Deklamacji w Warszawie. Ojciec Edward, uczeń Józefa Elsnera w Szkole Głównej Muzyki i szkolny kolega Fryderyka Chopina, pracował jako nauczyciel muzyki w Warszawskim Instytucie Muzycznym. Matka była śpiewaczką i wychowanką przy Operowej Szkoły Śpiewu Karola Kurpińskiego. W 1869 roku młody Stolpe wyjechał na studia do Berlina, gdzie studiował kompozycję u Fryderyka Kiela, a także fortepian pod kierunkiem Teodora Kullaka. Niestety zmarł przedwcześnie w wieku 21 lat, chorując na gruźlicę. Antoni Stolpe był uznawany za życia, a także jeszcze na początku XX wieku, za najwybitniejszego kompozytora polskiego urodzonego po Fryderyku Chopinie. Stworzył kilkadziesiąt utworów na różnorodną obsadę wykonawczą. W romansie na skrzypce, wiolonczele i fortepian, który za chwilę Państwo usłyszą, Stolpe ukazał swój kunszt kompozytorski w kształtowaniu frazy oraz dialogów pomiędzy skrzypcami i wiolonczelą. W miniaturze tej słychać również wpływy pochodzące od kompozytorów oper włoskich. Sugeruje to również podtytuł Duettino, który zdobi manuskrypt utworu. Kompozycje Antoniego Stolpe po jego śmierci przeszły na własność ojca, który z powodu załamania psychicznego niestety nie doprowadził do ich wydania. Dopiero od kilku lat prowadzone są prace, które mają na celu wydanie jego dzieł. Jako ostatni utwór podczas dzisiejszego koncertu wykonamy dla Państwa monumentalne trio E-dur opus 22 Władysława Żeleńskiego,
który był jednym z głównych przedstawicieli stylu neoromantycznego w muzyce polskiej, uznawanym za najwybitniejszego po Stanisławie Moniuszce. W latach 1850-1857 uczęszczał do krakowskiego gimnazjum Świętej Anny. Gry na fortepianie uczył się u Kazimierza Wojciechowskiego i Jana Germasza, natomiast w kompozycji kształcił się u Franciszka Miereckiego. Zaczął komponować bardzo wcześnie. W wieku 20 lat, a więc w momencie ukończenia gimnazjum, miał w swoim dorobku już uwerturę na orkiestrę, dwa kwartety smyczkowe oraz trio fortepianowe, które niestety nie zachowało się do dnia dzisiejszego. Dalsze studia muzyczne podjął w Pradze i Paryżu. Po powrocie do kraju mieszkał w Warszawie i Krakowie, gdzie w 1887 roku założył Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego, w którym pełnił funkcję dyrektora do końca swojego życia. Choć postać Władysława Żelińskiego z pewnością jest dla Państwa najbardziej znana z całej trójki, to z pewnością nie jest ona kojarzona głównie z muzyką kameralną. Swoje drugie trio, trio E-dur op. 22 na fortepian, skrzypce i wiolonczelę, kompozytor stworzył około 1870 roku w wieku 33 lat. Jest to dzieło dojrzałe, w którym słychać ukształtowany styl kompozytorski Żelińskiego, na które największy wpływ w tamtym okresie miała twórczość Feliksa Mendelssohna, Roberta Schumana, Stanisława Moniuszki czy Bedricha Smetany. Przed Państwem wystąpi Apeiron Trio w składzie: Hanna Lizinkiewicz, fortepian, Piotr Kosarga, skrzypce, Jan Czaja, wiolonczela. Serdecznie zapraszamy. Thank you.
Thank you.
Thank you.